Pamiętajcie, żeby zajrzeć na eneba.com, gdzie z kodem Lukas macie 3% zniżkę, linki w opisie. Królestwo Polski powstało, co prawda w trochę dziwnych granicach, takie trochę serduszkowe. Będziemy dążyli do zjednoczenia ziem polskich, tylko musimy wygrać teraz wojnę ze Szwedami, którzy zaatakowali ziemie wielkopolskie. No ale przejrzyjmy najbliższą okolicę, bo trochę tutaj dziwnych rzeczy powstało. Na przykład Fryzja z takich państewek. Włochy to już totalnie podzielone pomiędzy East Francja i West Francja, chociaż Bizancjum na południu. I ukryłam, że bardzo dużą ochotę mam też zagrać krajami z tego regionu i odtworzyć Persję. Zobaczyć, co z czym się je w tym regionie. Doszło do dużej bitwy pomiędzy nami, ale to są dwie bitwy, ponieważ tutaj wojska mazowieckie dostają w pierdziel, chociaż nie, wielkopolskie dostają w pierdziel, a tutaj ja zniszczyłem za to kolejne tysiące wojsk z szwedzkich. Teraz lecimy za nimi i spróbujmy dorwać tą drugą armię, która gdzieś tutaj była. Kolejna duża bitwa, 6-7 tysięcy naszego wojska przeciwko 4 tysiącom wojsk szwedzkich, które rozbijamy bez większego problemu. No ale co tu się dziwić, mamy konnicę, mamy przeciwdziałanie przeciwko łucznikom przeciwnika. Ej, tylko jego łucznicy są lepsi niż moi, czemu tak? Ja się tak nie bawię, czemu on ma taką przewagę tutaj? Nie ukrywam, wojna idzie na razie po naszej myśli, dwie bitwy wygrane i w zasadzie kupiły nam to zwycięstwo. A teraz odbijamy terytoria i zajmujemy terytoria Szwedom. Jaj, zginął mi władca, a jeszcze wojna się jedna nie skończyła. No trudno, przynajmniej udało nam się stworzyć królestwo. Mamy teraz króla Sulstryja. O Boże, jakie on ma imię? Świętosław na szczęście jest nasz następca. Jest on takim średnim władcą, uzdolnionym dyplomatycznie, ale też militarnie. Nasz nowy władca będzie na początku się jednak w dyplomacji specjalizował, a myślę, że po zjednoczeniu Polski będziemy potrzebowali jednak władców nastawionych na religię i naukę. Nie wiem, czemu to się wzajemnie wyklucza, ponieważ będziemy musieli przyszykować się do nawrócenia naszego kraju na zreformowane słowiaństwo. What the fuck? Jak? Przecież mieliśmy 100%! Okazało się, że jest też całkiem niezłym zarządcą, więc tutaj pójdziemy w ścieżkę architekta, co powinno przyspieszyć też rozwój naszych prowincji. Tworzyłem księstwo Dolnego Śląska, które przekazałem mojemu kuzynowi, bratankowi w zasadzie, którego wcześniej pozbawiłem jakby co prawda dziedziczenia głównego tytułu. Więc ja wyruszam tak czy siak tutaj na plądrowanko dalsze. A będziemy musieli odbić te terytoria za jakiś czas, no tylko musimy podbić sobie nasz poziom prestiżu. A najlepiej jest to zrobić właśnie poprzez plądrowanie terytoriów, które są blisko nas. Mam też ucztę, żeby teraz cieszyć się tym, że obejęliśmy władzę w królestwie. Dziedzic dorósł, okazało się, że jest genialnym strategiem, ale też jest lekkomyślny. Najeżdżajmy teraz ziemię Wielkopolski, no jak należą do Szwedów, to je splądrujmy. Coś wam potem pokażę, ale to jak wyjdzie, bo nie chcę zapeszyć. Czyżby się miał zgubić w lesie? No i udało się go zabić, a to oznacza, że ci Kujawy straciły wszystkich swoich mocnych sojuszników. To wszystko będzie moje. No, to za chwilę odzyskamy Kujawy dla nas, no i potem będzie trzeba najeżdżać Szwedów. Masakra, przydałoby się wreszcie wynaleźć jakieś machiny oblężnicze, no ale troszeczkę mi jeszcze w tym celu brakuje, dokładnie 28 lat. Księstwo Kujaw leci do mnie, każmy tytuł księżnej Kujaw. Tutaj pójdzie, ma dziedzica, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Czemu z tego domu? O cholera, ale przecież to przed chwilą... O Boże, źle ją wydałem? Niemożliwe. No i taka Polska wygląda już troszeczkę lepiej, no ale jeszcze trzeba tu poprawiać nasze granice. To wygląda dość kusząco. Mogę podbić całą Szwecję dla siebie? W tych moich nowych domenach tutaj z Mazowsza, które mi zostały, to muszę wszędzie pobudować budyki, przynajmniej te dające mi prestiż, bo jego mi najbardziej teraz brakuje. I muszę pomyśleć, jak mogę devotion zacząć nabijać w bardzo dużych liczbach. Bo reformowanie wiary bazowo jest bardzo drogie. Aków też już ulepszyłem do drugiego poziomu tribal holdingu, więc daje nam naprawdę dość sporo żołnierzy, jak i inkomu. I tak mamy najgorszą robotę taką, że pół mojej armii plądruje, pół mojej drugiej armii broni naszego terytorium przed splądrowaniem. No to jest takie trochę śmieszne, no ale tak to wygląda dalsza gra. Zamówiłem sobie też epicki poem na temat mojej dynastii i mojej własnej chwały. Już za bogate miasta tutaj są, 31, 30, masakra. No to się nazywa arcydzieło.
No i teraz mojego wnuka wysyłam w takim razie na nauki, żeby był naprawdę wykształcony właśnie w naukach społecznych, że tak powiem. No ale niestety, kiedyś trzeba reformować ten nasz kraj. No i rozpoczynamy naszą wojnę o dołączenie Wielkopolski do naszych ziem. Tak, zapamiętajcie, żeby nigdy nie zezwalać waszemu dziedzicowi być waszym rycerzem. Jedna przegrana bitwa może kosztować was całą linię sukcesji. Sakra, ja myślałem, że to są łącznie ich armie szwedzkie, ale nie, na szczęście oni się piorą tutaj między sobą. I trwa intryga w Mołdawii, gdzie tutaj dziedzic tronu wziął właśnie ślub z moją córką. Tak, to jest moja córka Gabriela. I to jest jeszcze ślub, który powoduje, że moja dynastia będzie się tutaj rodziła. Czyli tak, zaraz nasza dynastia wejdzie na tron Mołdawii. Piękna rzecz, nie? O, czyżby moje właśnie zamysły się udały? Oj, chyba się udało. Zgadza się. Wyjebiście, no o ile kraj się nie rozpadnie, ale wiecie jak to się czasem kończy. I się zastanawiacie, dlaczego ja nie wydaję tych pieniędzy i nimi nie trzaskam na prawo i lewo podnosząc wszystko, bo w zasadzie ja planuję w tej serii, tak jak wspominałem, przejść na feudalizm, planuję zreformować naszą religię, a w momencie jak przechodzicie na feudalizm, to musicie bardzo, ale to bardzo szybko zacząć budować swoje domeny i domeny waszych wasali. Byście potrzebowali bardzo dużo pieniędzy wtedy. No i nasz władca zdobywa tytuł Augustus. Co to daje w ogóle? O, dodatkowy prestiż, wyrąbiście. W sumie może tutaj na Majesty Focus już przejdźmy, żeby go jeszcze więcej dostawać. Kiedy mogę zamówić kolejną epicką opowieść? 48. Pięknie, ta wojna była długa, ale łatwa. W ogóle mam wrażenie, jakby te wojny były teraz dużo łatwiejsze. O, a księstwem Wielkopolski wciąż rządzą Piastowie. No cóż, trzeba poprawiać z nimi relacje. No, nasza Polska piękna, duża i wspaniała. No, pięknie to już wygląda. Ile znowu ja zdobyłem więźniów? To jest jakaś masakra. Poczekajcie, aż tylko zreformuję naszą religię, żeby móc ich składać w ofierze. No i pięknie, Królestwo Polskie w zasadzie zostało przez nas zjednoczone. Posiadamy wszystkie tytuły książęce w ramach naszego królestwa. No, więc jestem zadowolony, jak to się tutaj nam prezentuje. Skoro kraj zjednoczony, to teraz musimy zacząć podbijać w kierunku naszych świętych miejsc. Posiadamy tych miejsc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trochę mało. Tak spojrzeć na mapie, to jedno mamy w Kijowie. O, tutaj coś się podświetlają. Zresztą to widać przez te gwiazdki. Posiadamy tylko jedno takie święte miejsce. Do reformowania wiary potrzebujemy trzech takich miejsc w granicach naszego kraju. Nie w państwach naszej wiary, w granicach naszego kraju, co jest dość takie mech. Więc już wiecie, w którą stronę będę podbijał w pierwszej kolejności. Szczecin, nadchodzę! Oczywiście pójdziemy ścieżką jak zwykle właściwego parzenia w celach uczynienia naszej dynastii OP super dynastią. W sumie dajcie znać, jakie wy tutaj drogi renomy waszych dynastii najczęściej wybieracie, bo ta jest chyba osobiście moja ulubiona. A wasze? Złapałem Hana podczas oblężenia tego miasta i wygrałem wojnę dla mojego sojusznika. No, to zaraz 200 golda mi wpadnie chyba, nie? A nie, bo tych się przecież wypuszcza po wojnie, no zapomniałem. A nie, to jest chyba, albo ktoś inny. Ale 100 golda nam zawsze wpadnie. Powiem tak, troszeczkę mnie kusi, żeby chociaż raz spróbować subjugate Cassius Belli, które mam. Ale nie, boję się, że jak to zrobię, to doprowadzę do czegoś. O, bo kolejny National Epic sobie tutaj zafundowałem. Że doprowadzę do upadku. Bardzo się boję takiego dużego podwoju. Ale mogę zdobyć za to Mecklenburg. I to myślę, że na spokojnie. I nasze kolejne święte miejsce zostało zdobyte. Pozostało mi już nie będzie tak łatwo. Takie historie o mojej rodzinie to ja lubię. Aha, fajnie, że było napisane, że subjugation Cassius Belli mogę zrobić raz na życie. No nic, trudno. Tu przynajmniej mam taką informację, jeżeli chcę podbić jakieś królestwo. A tak to złożyłem jedno z lepszych Cassius Belli w takim razie na zdobycie trzech prowincji. Zwiększmy znowu poziom naszego centralizacji na trzeci poziom. I jednocześnie zdobywam już chyba piątego albo szóstego przyjaciela. Też fajne bonusy to daje, zwłaszcza do skilli naszego władcy. Tylko szkoda, że wszystko mi trafia na razie w dyplomację. Ale bym mógł teraz riding zarobić. 1337 zapalenie najbliższej okolicy. No to co, lecimy, nie? Bitwa powstała, zobaczcie. No i udało mi się zdobyć Level of Fame The Living Legend. Co dał mi jakiś achievement z tego, co przed chwilą zauważyłem. I udało się, na tron Mołdawii wejdzie nasz wnuk z naszego rodu. Bardzo fajnie. To tak prezentuje nam się Polska roku 956. Wspaniałe królestwo. Ach, no i teraz kolejny czas nadszedł na wojny raczej w kierunku Nowogrodu niż tutaj w kierunku Mołdawii.
No bo Mołdawia to no będzie nasza dynastia. No to przed nami zostało już tylko reformować religię i wprowadzać feudalizm. Pamiętajcie, żeby mi napisać w komentarzach, jaka tutaj droga rozwoju waszych dynastii jest ulubiona, bo jestem tego ciekaw. Albo jakie chore rzeczy można tutaj robić.